Popatrz sam na siebie i dokładnie sprawdź to. Życie nie jest bajką, sens życia na poważnie, a nie Monty Python. Lepiej sensownie graj w to, ręce sprawiedliwości i tak cię kiedyś znajdą. Tak, czy ktoś wie, co będzie jutro? Nikt tego nie wie. Czy będzie koniec? Czy ty wiesz? Czy ty wiesz? Czy ty wiesz? Czy ty wiesz? Wiesz, efektowne wejście to dobra taktyka. Sęk jednak w tym, żeby jak najdłużej wytrwać. Ja i moja załoga podróżując po bezdrożach. Niejednokrotnie taniec na zimnym ostrzu noża. Przed siebie nie da cię zbić stropu. Świadomość, że bez ciężkiej pracy nie będzie satysfakcji z urlopu. Nieraz mam wrażenie, że życie to jest kara. Nieraz, że nagroda. Tylko zbyt mało się staram, kombinując coraz bardziej, żeby godnie przeżyć. W miejscu, gdzie Bóg to twoje jedyne plecy. Zaufaj komu chcesz, często ufam swej głupocie. Szczerze powiem, że wychodzę na tym nie najgorzej. Marionetka w rękach losu, to nie dla mnie. Panowanie nad swym losem, dobrze ma mnie. Kiedy zmrok zapadnie, to zwinie tak jak kocur, który szuka resztek w koszu. Patrzę, co się dzieje wokół, na skraju szaleństwa. Sens życia widzę pusty, wtedy robię krzywe miny. Tak jak krzywo usty, bo przeraża mnie myśl. Czy możliwe jest to wyjście, że po ciężkiej pracy w życiu po śmierci pustka przyjdzie? Popatrz sam na siebie i dokładnie sprawdź to. Życie nie jest bajką, sens życia na poważnie, a nie Monty Python. Lepiej sensownie graj w to, ręce sprawiedliwości i tak cię kiedyś znajdą. Popatrz sam na siebie i dokładnie sprawdź to. Życie nie jest bajką, sens życia na poważnie, a nie Monty Python. Lepiej sensownie graj w to, ręce sprawiedliwości i tak cię kiedyś znajdą. Rujtuje mnie pytanie, dlaczego cierpienie dotyka tych, którzy nie zasłużyli na poniżenie? Dlaczego to, co podłe, chodzi z krzyżem w godle i mocno jak Lancelot trzyma się w życiowym siodle? Może sprawiedliwość to tylko jest utopia tych, którzy nie potrafią utrzymać się w swych siodłach. Bo sprawiedliwości nie szuka nigdy wielki, tylko ten, co stracił i przez tą stratę cierpi. Może Nietzsche trafił w samo sedno, nie wiem jak wam, ale mi nie jest wszystko jedno. Co z tego, że myślę, różne pomysły drążę. Jest kilka zagadek, które tylko śmierć rozwiąże. Kurwa, zegara tarcza sprawia, że na załatwianie wszystkiego czasu nie starcza. Kieruję się sumieniem, co w kolejności pierwszej. Ustalam sobie grafik, zapisując go wiersze. Słucham opowieści z najróżniejszych osiedli. Nas mówi, że nie śpi, ponieważ sen to kuzyn śmierci. Ja zasypiam każdego wieczoru, mając nadzieję, że jutro wstanę pełen wigoru.